Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, chciałbym przedstawić informację rządu na temat realizacji zadań związanych z dystrybucją pomocy społecznej przez szkoły i socjalnej funkcji szkoły. Od wielu lat prowadzone są działania, których celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, szczególnie pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Nie będę omawiał tutaj szeroko polityki pomocy społecznej, którą już pani minister przed chwilą także poruszała. Chciałbym tylko odnieść się bardzo krótko do zewnętrznych zmian wobec systemu edukacji, które mają wpływ na pomoc udzielaną w szkołach. Taką najważniejszą zmianą jest oczywiście wzrost kryteriów dochodowych, który służy także jako wskaźnik w przypadku pomocy udzielonej uczniom. I tylko przypomnę, że dla osoby samotnie gospodarujących będzie to wzrost o 65 zł, dla osoby w rodzinie wzrost o 105 zł. Wzrost także innych świadczeń ma tutaj znaczenie, szczególnie maksymalnej kwoty zasiłku stałego z 444 zł na 529 zł, a także wysokość pomocy dla cudzoziemców i wartość dochodu miesięcznego z 1 hektara przeliczeniowego. Tutaj wzrost 207 zł na 250 zł. Te wskaźniki mają znaczenie, ponieważ one są używane także w programach stosowanych dla pomocy uczniów. Zacznę od omówienia pomocy państwa w zakresie dożywiania. W 2005 roku została uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego pomoc państwa w zakresie dożywiania. Ta ustawa została znowelizowana w 2009 roku. Łączne nakłady w całym okresie realizacji tego programu w latach 2006-2013 wyniosą nie mniej niż 6 miliardów złotych, w tym w latach 2010-2013 nie mniej niż 3,1 miliarda złotych. Program ten różni się od innych programów chociażby tym, że jest w nim możliwość zmniejszenia udziału środków własnych gminy z 40% do 20%, o ile nastąpią specjalne, o ile gmina uzasadni taką prośbę specjalnymi warunkami, chociażby klęskami żywiołowymi. Program ten wspiera realizację zadań własnych gmin o charakterze obowiązkowym, to jest dożywiania dzieci oraz zapewniania posiłku osobom, które nie są w stanie go sobie zapewnić. Jego charakterystyką jest także poszerzenie kręgu potencjalnych odbiorców w stosunku do innych programów. W tym przypadku pomoc przyznawana jest w oparciu o kryterium o 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, a nie o 100%. Możliwe jest także zwiększenie kryterium dochodowego przez gminy, o ile gminy są skłonne finansować to ze środków własnych. Przedłużono czas realizacji programu z 2009 roku do 2013 roku. W 2009 roku wprowadzono zasadę, że 10% liczby dzieci i uczniów bez ustalania sytuacji rodzinnej w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz bez wydania decyzji administracyjnej przez ośrodek pomocy społecznej może otrzymywać tą pomoc oraz zwiększenie tej liczby w 2010 roku do 20%. Chciałbym podkreślić, że wzrasta liczba dzieci i uczniów objętych tą formą pomocy. W 2009 roku to było ponad 20 tysięcy uczniów, w tym na wsi około 12 tysięcy uczniów. W roku 2011 to 58 tysięcy uczniów, w tym na wsi ponad 33 tysiące. Zwiększają się także środki z budżetu państwa w kolejnych latach. I tak w 2006 roku z budżetu państwa wydano 484 miliony, z budżetu gmin 265 milionów, to stanowi około łącznie 750 milionów. W 2011 roku z budżetu państwa wydano 547 milionów, z budżetu gmin 295 milionów, łącznie 842 miliony. Chciałbym także podkreślić, że wszystkie wnioski wojewodów o przyznanie środków zrealizowano w 100%. Od 2008 roku nie było dzieci, uczniów lub osób dorosłych, które spełniając kryteria nie było objęte programem ze względu na brak środków. Chciałbym także podkreślić, że kwestia techniczna, czyli pomoc, która nie była udzielana ze względów technicznych, z braku warunków technicznych i sanitarnych do przygotowania posiłku. W 2006 roku mieliśmy niestety 3 tysiące takich przypadków, 3 tysiące uczniów nie otrzymało tej pomocy ze względów technicznych, na wsi 2146 dokładnie.
W roku 2011 już było to 124 uczniów na wsi, tylko 98 uczniów z tych powodów technicznych, sanitarnych tej pomocy nie mogło uzyskać. I mam nadzieję, że w kolejnym roku takich uczniów w ogóle nie będzie. Realizacja tego programu jest monitorowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, wojewodów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Warto także powiedzieć o świadczeniach rodzinnych, które co prawda nie są ściśle związane z systemem edukacji, jednak jest kilka świadczeń, które przysługują na dzieci, które uczą się w szkole. Mają charakter edukacyjny. Jest to dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Przysługuje raz w roku szkolnym w wysokości 100 zł na dziecko. W 2011 roku ponad 2 miliony uczniów skorzystało z tego zasiłku. Także dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, przysługujące matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka przez 10 miesięcy w roku w okresie niepobierania nauki. Dodatków do zasiłku rodzinnego z tego tytułu przyznano w 2011 roku. Przeciętnie miesięcznie to była kwota około 300 tysięcy złotych, czyli około 3 miliardów rocznie. W przypadku, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, może otrzymać także dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją i kształceniem dziecka. Jest to kwota, która była przyznawana uczniom, rodzinom uczniów niepełnosprawnych w 2011 roku w wysokości przeciętnie miesięcznie 162 tysięcy złotych. Ważnym elementem są także programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie. System oświaty został włączony w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dzięki zmienionym przepisom ustawy w dniu 1 sierpnia 2010 roku. Na mocy tych przepisów przedstawiciele oświaty obok policjantów, pracowników socjalnych czy też kuratorów wchodzą w skład zespołów interdyscyplinarnych i wspólnie z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie pracują nad poprawą tej sytuacji rodzinnej. Kadra pedagogiczna włączona została w procedurę Niebieskie Karty. Dzięki wprowadzeniu takiego narzędzia dziecko krzywdzone przez swoich rodziców czy też opiekunów może zgłosić się do swojego wychowawcy czy też pedagoga, który wszczyna procedurę Niebieskiej Karty. Chciałbym teraz przejść do omówienia programów mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych. Tutaj jest największa, że tak powiem, zestaw programów. Udzielanie uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa, w tym także w postaci programów rządowych. I o tych programach chciałbym właśnie teraz powiedzieć. Ministerstwo Edukacji Narodowej, realizując pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych, zasiłków szkolnych, uruchamia środki rezerwy celowej budżetu państwa pod nazwą dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna, która zwiększa środki na pomoc materialną realizowaną przez gminy. Przejdę do omówienia programu Wyprawka Szkolna. Jest to program realizowany od 2002 roku. W 2009 roku wprowadzając nową podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej objęło również programem Wyprawka Szkolna kolejną grupę uczniów, którzy nie mogli korzystać z używanych podręczników ze względu na wprowadzone zmiany programowe. W kolejnych latach byli to uczniowie klasy pierwszej, drugiej oraz klasy trzeciej gimnazjum. Aby zapewnić odpowiedni poziom finansowania podręczników dla uczniów, zwiększono również kwotę przewidzianą na realizację programu. W 2010 roku do ponad 100 milionów złotych oraz w 2011 do 115 milionów złotych. Jednocześnie od 2010 roku obok uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej do programu włączono również 10% grupę uczniów, których rodziny ze względów ekonomicznych, rodzinnych lub społecznych mają trudności z nabyciem podręczników szkolnych, a nie spełniają kryterium dochodowego. Jest to pula, którą swobodnie może zarządzać samorząd. W 2010 roku w ramach wyprawki szkolnej dofinansowanie do podręczników otrzymają również uczniowie niepełnosprawni, uczniowie słabowidący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W 2010 roku z pomocy skorzystało około 33% uczniów niepełnosprawnych. W 2011 było to już 66% uczniów niepełnosprawnych.
Z otrzymanych danych wynika, że uruchomione środki pozwoliły na objęcie wsparciem wszystkich uprawnionych uczniów spełniających kryterium dochodowe zgłaszającym się o pomoc. W ramach programu poza ustawowym kryterium dochodowym z programu skorzystało około 3-4% uczniów zależne od roku z klas objętych programem, którzy się znajdują w trudnej sytuacji społecznej, ale nie spełniają rodzinnej, ekonomicznej, lecz nie przekraczają kryterium dochodowe. Na ten program w latach 2008-2011 środki co roku wzrastały. W 2008 roku planowana kwota środków to było 50 milionów złotych, w 2011 115 milionów złotych. Wzrasta także liczba uczniów otrzymujących pomoc. W 2008 to było 233 tysiące, w roku 2011 267 tysięcy. Ministerstwo Edukacji Narodowej każdego roku także przekazuje szczegółową informację dotyczącą tego programu, przekazuje kuratorom, a także aktywnie uczestniczy w propagowaniu tego programu poprzez upowszechnienie programu, poprzez akcje medialne, informacje na stronach internetowych i kontakt z samorządami i szkołami. Program jest kontynuowany w 2012 roku. Na jego realizację przeznaczono kwotę większą, 128 milionów. Zakłada się, że z pomocy w tym roku będzie mogło skorzystać około 557 tysięcy uczniów. To jest łączna liczba uczniów uprawnionych i ten wzrost w stosunku do, znacznie mniejszej liczby w poprzednich latach wynika głównie z tego, ze zwiększenia kryteriów dochodowych. W programie ograniczono natomiast po konsultacjach z samorządami do 5% możliwość udzielenia pomocy poza kryterium dochodowym. Przedtem to było 10%, jednak zauważyliśmy, że z tej możliwości samorządy nie korzystały i zgodnie w konsultacjach z samorządowcami ustaliliśmy, że ta kwota to będzie około 5%, tak żeby przeznaczyć większe kwoty na uczniów, którzy spełniają kryteria dochodowe. Równocześnie w latach 2010-2011 realizowane były programy interwencyjne związane z występowaniem na terenie kraju klęsk żywiołowych oraz niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Świadczenie wypłacane było tym dzieciom i uczniom, których rodziny zostały zakwalifikowane przez samorząd gminy do otrzymania świadczenia pieniężnego w wysokości do 6 tysięcy złotych wypłacanego przez władze gminne. Rodziny nie były zobowiązane do przekładania dodatkowych informacji oraz zaświadczeń w celu otrzymania zasiłku powodziowego. Na wypłatę zasiłków losowych wydatkowano w 2010 roku środki w wysokości ponad 26 milionów. Pomoc otrzymało ponad 26 tysięcy uczniów. W 2011 roku na pomoc wydatkowano środki w wysokości ponad 12 milionów, to pomoc otrzymało ponad 12 tysięcy uczniów. Pomoc trafiła do wszystkich uczniów wskazanych przez gminy. W 2012 roku na zasiłki losowe zapewniono środki w wysokości 2,5 miliona złotych. Przejdę teraz do omówienia wsparcia dla wypoczynku dzieci i młodzieży. Co roku z budżetów wojewodów dofinansowany jest wypoczynek dzieci i młodzieży. Pierwszeństwo w korzystaniu z różnych form wypoczynku finansowanych z budżetu państwa mają dzieci będące sierotami, wychowankowie domów dziecka oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także rodzin zastępczych. Także uczniowie z rodzin wielodzietnych, żyjących w trudnych warunkach materialnych, a także uczniowie z zaburzeniami somatycznymi, potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujących w środowisku ekologicznie zagrożonym. Na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży przeznaczono środki finansowe w wysokości blisko 28 milionów w 2010 roku, 28 milionów 253 tysięcy w roku 2011. W roku 2010 z tej pomocy skorzystało, z tego wypoczynku skorzystało 737 tysięcy uczniów, a w 2011 blisko 781 tysięcy uczniów. Ponadto w latach 2010-2011 Ministerstwo Edukacji Narodowej organizowało wypoczynek dla dzieci z terenów poszkodowanych przez powódź i inne klęski żywiołowe. Szczegółowe dane Państwo mają w poszerzonej informacji, którą Państwu przekazaliśmy.
Chciałbym tylko podkreślić, że z tego rodzaju pomocy skorzystało w sumie ponad 7,5 tysięcy dzieci i młodzieży. Także w 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej zorganizowało 14-dniowe wakacyjne wyjazdy edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci, młodzieży, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenów poszkodowanych przez żywioły. Dofinansowanie wyniosło tutaj 1,2 tysiąca złotych na każde dziecko. Ponadto należy zaznaczyć, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od lat aktywnie wspiera działania Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie realizacji zadań związanych z dystrybucją pomocy społecznej przez szkoły i socjalnej funkcji szkoły na terenach wiejskich. W ramach pomocy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dofinansowuje wypoczynek dzieci w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Dokładny opis tej pomocy także znajduje się w informacji Państwu przedstawionych. Liczba dzieci korzystających z powyższego wsparcia z roku na rok wzrasta. W 2010 roku z wypoczynku letniego, zimowego i półkolonii skorzystało ponad 17 tysięcy dzieci, podczas gdy w 2011 było tu już ponad 24 tysiące dzieci. Chciałbym krótko omówić także program Owoce w Szkole. Jest to program wspólnej polityki rolnej. Powstał jako jedno z priorytetowych działań Komisji Europejskiej zmierzających do poprawy stanu zdrowia i sposobu odżywiania dzieci oraz redukcji ryzyka poważnych problemów zdrowotnych na późniejszym etapie życia. Program został uruchomiony w Unii Europejskiej od roku szkolnego 2009-2010. Bierze w nim udział większość państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym również Polska. Jest to program finansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 75% oraz budżetu krajowego w 25%. Głównymi celami tego programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach. Program ten jest skierowany do uczniów klas pierwszych, trzecich szkół podstawowych. Dzieci otrzymują kilka razy w tygodniu porcje owocowo-warzywne, które spożywają w szkole. Z danych uzyskanych z Agencji Rynku Rolnego wynika, że w 2009-2010 roku szkolnym do końca roku szkolnego że od uruchomienia tego programu w roku szkolnym 2009-2010 do końca roku szkolnego 2011-2012 udostępniono łącznie około 100 milionów porcji owocowo-warzywnych. W tym w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011-2012 do programu zgłoszonych zostało 875 tysięcy dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych, co stanowi około 71% dzieci z grupy docelowej. W drugim semestrze roku szkolnego 2011-2012 zgłoszono już 911 tysięcy dzieci, co stanowi około blisko 74% dzieci z grupy docelowej. Dość podobny charakter ma program Szklanka Mleka. Celem jego jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży, także kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Polska jest tutaj liderem wśród krajów Unii Europejskiej realizujących ten program. Ilość mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych jest większa niż w krajach starej Unii i stanowi około 20% ogółu ilości wyżej wymienionych produktów dostarczanych do placówek oświatowych w ramach Unii Europejskiej. Z programu tego skorzystało w roku szkolnym 2001-2012 około 14,5 tysiąca placówek oświatowych. To jest 3,3 razy więcej niż w roku szkolnym 2004-2005, który był pierwszym rokiem realizacji programu. Mleko i przetwory mleczne spożywa około 2 400 000 dzieci. To jest około 3,8 razy więcej niż w roku szkolnym 2004-2005. Od początku realizacji tego programu dzieci spożyły ponad 1 miliarda szklanek mleka i program, trzeba podkreślić, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i jest pozytywnie oceniany zarówno przez dzieci, jak i opiekunów. Przejdę teraz do ostatniego punktu, do pomocy stypendialnej dla uczniów. Tutaj najważniejszym rodzajem pomocy, przede wszystkim pod względem finansowym, są stypendia socjalne finansowane z rezerwy celowej budżetu państwa, dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna. Są to świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w następujących formach.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 351 zł netto, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty stypendium szkolne wynosi miesięcznie od 80% do 200% kwoty, o której mowa w artykule 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych. Od 1 listopada 2009 jest to od 72 do 182 zł miesięcznie. Wysokość tego stypendium zależy odpowiednio od decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Oprócz tego uczniom może być przyznany także zasiłek szkolny. Może utrzymać go uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego lub raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Przyznanie zasiłku szkolnego nie jest uzależnione od spełniania kryterium dochodowego. W roku szkolnym 2009-2010 stypendia szkolne otrzymało 677 tysięcy uczniów, że zasiłki szkolne 19 tysięcy uczniów. W roku szkolnym 2010 stypendia szkolne otrzymało 548 tysięcy uczniów, a w 2011 roku przyznano ponad 21 tysięcy zasiłków szkolnych. Dokładnie. Wydatki na realizację wyżej wymienionej pomocy w roku szkolnym 2010-2011, przepraszam, to są dane dla poszczególnych województw, których nie będę przytaczał, mają Państwo także szczegółowo te informacje, o których Państwo posłowie prosili. Pamiętam podczas posiedzenia komisji w informacji, którą Państwu przekazaliśmy. Chciałbym tylko podkreślić, że w 2006 roku kwota środków uruchomionych włącznie na stypendia szkolne to było 241 milionów, kwota środków wykorzystanych przez samorządy to było 175 milionów, a w roku 2011 ta kwota środków uruchomionych to było już 419 milionów, kwota środków wykorzystanych to było już 323 miliony złotych. W 2012 roku związku zamawiano już weryfikację kwot progów dochodowych oraz wysokością zasiłków rodzinnych. Należy oczekiwać wzrostu odbiorców pomocy stypendialnej. Uczniom także przyznawane są stypendia motywacyjne z budżetu państwa. Są to stypendia prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie zdolnych. Na wypłatę tych stypendium w roku szkolnym 2010-2011 przeznaczono środki finansowe w wysokości ponad 10 milionów złotych, a w roku 2011-2012 także ponad 10 milionów złotych. Liczba stypendystów stypendium prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2010-2011 wyniosła 3984 uczniów. W roku 2011-2012 4021 uczniów. W roku 2012-2013, te dane już mamy, to jest 3914 uczniów. Jest przyznawane uczniom także stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Stypendium to może być przyznane uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne. Na stypendia te przeznaczono, na wypłatę tych stypendiów przeznaczono w 2010 roku 960 tysięcy złotych, w 2011 975 tysięcy złotych, a w budżecie na rok 2012 zaplanowano środki w wysokości 960 tysięcy złotych. W latach 2010-2011 wysokość stypendium wynosiła 3 tysiące złotych i otrzymało je odpowiednio 320 i 325 uczniów. Tak, jednorazowo. Przyznawane jest także stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe z budżetów organów prowadzących szkoły. Szkoła może udzielać stypendium tego rodzaju. Stypendium może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocenę oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie, semestrze poprzedzającym okres semestr, w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.
To stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w ramach środków przyznawanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. W roku szkolnym liczba stypendystów tego stypendium wyniosła 168 216 uczniów. I ostatni punkt, który chciałbym omówić, to jest edukacja pozaszkolna i pozalekcyjna. Zacznę od omówienia otwartego konkursu ofert. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza takie konkursy na realizację zadań publicznych. Projekty związane są z rozwijaniem zainteresowań i pasji, kształtowaniem otwartej i prospołecznej postawy oraz wspieraniem aktywności obywatelskiej młodego pokolenia. W latach 2010-2011 na niniejszy cel w ramach rządowego programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło środki finansowe w wysokości ponad 3,5 miliona złotych. Istnieją także programy dotyczące animacji czasu wolnego, które mają na celu rozwijanie kompetencji kulturowych i animowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Realizowane są w systemie oświaty wielopłaszczyznowo. Zajęcia prowadzone były w roku szkolnym 2010-2011 w 502 placówkach wychowania pozaszkolnego, a w roku szkolnym 2011-2012 w 601 placówkach wychowania pozaszkolnego, w tym 330 prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i 264 prowadzone przez inne organy prowadzące. Oferta placówek dla dzieci i młodzieży jest dla nich bezpłatna. W roku szkolnym 2011-2012 zorganizowano 330-407 stałych i okresowych form zajęć, w którym wzięło udział ponad 1 100 000 dzieci i młodzieży. Dziękuję.